To co, co zapraszasz, czy, czy Zaproszę co? cię, tylko ty masz Aha. zuxon. Zuxon, ja. Dobra, co dyszka może, nie? No, masz dysz. No dyszk. To, to dyszkę. wtedy dyszka, później analiza, druga dyszka i będziemy mieli akurat chyba spiętę. Spoko, spoko. A, chyba, że będzie wiesz, no. e, szybki restart. No szybko, no to może być tylko właśnie, żebyśmy... Mimo tej dyszki, żebyśmy od ręki starali się nie grać. D4. O! I to mi się podoba. I London. No, ale no nie jest to London. Znaczy... Jak nie jest? Jest London, jak najbardziej. Miał być Jobawa London. Wiesz? No i jest Jobawa London w tym momencie. No ale, no, ale wci wciąż Chigorin London. Czigorin jest. Czigorin, no. Chigorin, no. A, wiesz, Chigorin inaczej zwala. człowiek inaczej, inaczej się gra, wiesz. Myślisz, że gra coś innego, mimo że gra to samo, nie? Tak. Nazwy, nazwy, nazwy. <coughs> tak. A ja sobie tego konia tutaj zatrzymam. Zawsze zrobię takie opcje. No właśnie, ja sobie to, czemu ja sobie nie zagrałem kurde teraz z tym taką smażoną wątróbkę odwróconą, koń G5 nie? 5 nie jest taki dobry, bo ja gram skoczek A6 i jakby twój atak stoi. Aha, skoczek A6, ale wtedy ja bym ci mógł... Znaczy tak wiesz. można, tak można, bo skoczek wtedy A6, ja gram na przykład później C6 i ty odchodzisz koniem. Tylko tak, teraz czegoś tak. śniku, nie nie mogę go kurwa zrobić. No internet z a, mówiłem. nie, 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 bo ja sobie sprawdzałem ruchy, wiesz, do tyłu i... i Sprawdzałeś ruchy, wiesz. pewnie na Stokfiszu odpaliłeś co gdzieś tam, co, nie? nie? tutaj sprawdzałem swój ten ruch z tym, Z Stockfishu. Ja, <grym <grym ja <grym się już <grym> nie kiedyś, na streamie Przewczyka tak. dostaniesz, Ja, wiesz, ja już jak tak jakby... dostałem par razy w trąb. Aha. Na streamie, Aha. nie martw się. Najbardziej mi się podobało, znaczy ja się... Ja, ja jestem taki, że się, się z z bekę z ludzi się śmieję, wiesz, nie? Ale oglądałem kiedyś twój jakiś ten streamek, to tak że śmiesznie podwaliłeś. Ojej, ja dużo podwaliłem. No, w trakcie no, ty tam partii myślałeś, na trzy minuty że, z widzami, myślałeś, to... że, myślałeś, że chłopci chce pionka zabrać, a zabrać wieżę. To bucha w Podstawkowiczu. Tak, tak, pamiętam tak. Mhm. Tak się zafiksowałem na pionka, na jakąś tam swoją taktykę, ale fiksacja jest znanym problemem. Mamy swój mhm. plan, gdzieś tam myślimy o tym, co chcemy, w ogóle nie, wiesz, nie reagujemy no na, na jakieś groźby. No to ty też to masz, nie? W dzisiejszych ja partii zresztą to widać. Nie? Ja to mam. No dobra, poza jest, jest dla do ciebie dobra. Konie 5? Dawno tego nie grałem w ogóle tych, tych, tych systemów. Konie 5. Ciekawa sprawa. To później. Myślałem, że to później. No jaki ruch jest najbardziej naturalny w tym momencie dla, dla białych? O, odejście skoczki. No, może niekoniecznie, bo jeszcze się nic nie dzieje, tak? No tutaj trochę długo myślisz jak na partię rapid szachów zagaduje, No ja się właśnie nic nie odzywam. A, bo ja wyszatka. A czemu nie tak aktywnie na d3? Na d3 świetnie stoi, na e stoi... No to też zależy od planów gry, ale na d3 zazwyczaj go wrzucamy, nie? On no. tam jeszcze trafił. I nie graj tylko swojego. Pamiętaj, że czarny też ma swoje plany i też ma swoje mhm. groźby, nie? Tak. No dobra. Podwójny atak na konia. O, o, dobrze nie zruszowałeś. No i siłę rzeczy, albo grasz F4, albo Hetman tu, albo po prostu odchodzisz z koczkiem, ale no dobra. To jest posunięcie. <śmiech> 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 Wydaje się niezłe. Ja mam tępko. <laughs> mam tępko. Zastanawiam się. Tak to zbije. Tak, to nie było wyjścia, trzeba zbić. A, zbiłeś, żeby zroszować, tak? By nie pozwolić tak. mi na bicie na G3. Mhm. Okej. Okay. którą stronę pan dzieje? No, różnie można. Ta, no, tu masz B, linię B otwartą, a z drugiej strony no Hetmanek trochę... patrzy na, na, na Królewski. No, no, na razie Hetmanek to tam sobie niech patrzy, nie? No bo ta linia B wygląda tak jakoś dosyć mm -hmm. obiecująco przy ewentualnej długiej. Chociaż. Ale nie marnujmy czasu, bo. Kurde. Szkoda, czasu i atłasu, jak to mówią. Tak jest. C5. C5, dobra. A! Czek. Tak jest. Ja nie miałem pomysłu na tego gońca, ale dziękuję Ci. No, dobrze. A, mi zawsze grozisz niepotrzebnie. Nie no, chyba o to chodzi w szachach, żeby stwarzać problemy. <grym> stwarzać groźby. Stwarzać groźby. ten no, Chyba, ten Hetman teraz będzie tu skakał. No nie no, tu jest chyba stabilny emocjonalnie. Na razie tak. Dobra, muszę trochę przyspieszyć, bo znowu będzie problemem, Marcinka. Tak, 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 to prawda. To się chyba grało tak. co, że to, znaczy, to wciąż teoria niby, tak? Tak, tak. <grym> to się grało tak. Dobry, nie, tak. ja bieram się nie raz na jakichś filmikach, no nie wiesz. Mhm. Teraz nie wiem co zrobić, kolera jasno. No ja chcę poprawić nie. gońca, który słabo stoi. No tak, mój... Myślę, że pozycja jest dobra dla, dla obu stron. Znaczy, w sensie jest równa? To jest. Dobrze. Oh, Mogę tą drugą bierzemy się wtedy uczyć. No to nie wiadomo właśnie. Nie wiem, czy on tu dobrze stoi. Zobaczymy. Nigdy tu Hetmana nie stawiałem. Nie pamiętam. Czy to ja może radę. coś takiego. Coś tam szeleścił. Taki cię. wiesz, X-Ray, X jak tym coś tam to mówiłeś, no nie? A, masz telefon, ten, internet z biedronki i mikrofon chyba też. Co? No nie, no mikrofon, nie mam mikrofonu, mam takie stare słuchawki, ja dać ci już kiedyś to a. tłumaczyłem, to wiesz. Ojej, tak a to bicie jest, jest bardzo strategicznie niedobre. Co, bo mi, co mi zrobisz? No, no, znaczy, nie chodzi o to, co ja ci zrobię, tylko co ty sobie zrobiłeś. A furtki, że nie mam dla króla? A to się nie ma w tym. Nie, to nie chodzi o furtkę. No kmin, czemu, bicie z, poczekaj, F... czemu bo... bicie z F jest gorsze niż bicie z H? No ale ja co, nie, nie chciałbym mieć H linii, żebyś miał otwartą. Powiedzmy. No ale co ja to po tej linii H zrobię? Czym ja tam wejdę? Skoczkiem? No ale... Nie wiem, czy ty masz różne sztuczki. Czekaj, ale... No, ale... No, dobra. Patrz na swoje bierki. Czemu bicie z F może mi się nie podobać? No bo masz przewagę pionów? Nie. Nie, no równe z materiałem. Nie wiem, mów. No to co oceniamy, no? Materiał, aktywność. No, materiał jest równy, no masz no. trochę. Pionki sobie popsułem, no ale czym ja to miałem. Pionki mówi? sobie popsułeś, właśnie o to chodzi, no. A czym z... ja to miałem bić? No z H, Aha, bić. no w ogóle. Z H, bo nie chodzi o to, że masz zdwojone, bo i tak byś miał, no bo zagrać na wymianę Hetmanów, ja no, tak. to wziąłem Ci piony. Tylko, że zabiłeś no. źle, moim zdaniem, bo teraz masz samotnego pionka na, na E3, który jest turbosłaby. A w momencie, jakbyś odbił z H, no to miałbyś zgrane piony w kupie, nie? Aha, w kupie łańcuchu piony lepsze, nawet jeśli zdwojone. A teraz mhm. on sam, samotniak taki stoi i on będzie a, łatwym cast, celem. Cast away. Poza światem, człowieka. No właśnie, i widzisz i to. Aha. I zagrałeś to od ręki, a teraz też. Gra, jak będziesz grał od ręki, to za, Ja ci coś powiem. Mogę mhm. być to szczery, tak a? brutalnie nawet. No mów. mów. Podejrzewam, Ta. że za rok możemy się spotkać, i za Ta. rok będziesz grał tak samo w sensie że aha. nie będziesz grał lepiej bo wciąż aha. będziesz grał od ręki a po prostu najlepsze ruchy będą ci gdzieś tam uciekać no bo, bo wiesz no nie poświęcisz chwili żeby nie wiem zobaczyć co jest lepsze co gorsze jakie masz opcje tylko po prostu będziesz od ręki będziesz od ręki no takie to znaczy... rzeczy są dobre na 3 plus 0 nie aha no więc to jest moja rada numer jeden. trochę brutalna prawda ale no, nie, no to no, wygląda sułe, jak sułe, możesz, no, no... Ostrzej coś tam powiedzisz, no nie? Tylko chodzi o to, że no kurwa, no co w takie ewolucję mogę? Może jakimś piątkiem się ruszyć, wiesz? Ja tu nie widzę żadnych gruźb, żeby ci stwarzać. Muszę stać gońcem, który... bo, bo wiesz... Tak, bo... ale no to odbić na przykład ten hetman na wymianę, na momencie. bez Bezrefleksyjnie. Później odbicie z f, z piątkiem. Bezrefleksyjnie, w ciągu sekundy. O to mi chodzi. Hmm. Ta, to to chyba takie coś, że człowiek myśli, kurde, jak to wymieni, no to nie podpierdzieli tego, nie? No to tak, z takim mindsetem, no to nie będzie, że grał dobrze w szachy. Ja wiem, znam to, nie? Że właśnie uproszczenia, gdzieś tam, byle tam tu końcówki, no ale to nie jest tak, że końcówka będzie dla ciebie zawsze lepsza. Często właśnie nie hmm. będzie, nie? Z takimi pionami na pewno, nie. No tak. No i teraz pytanie, nie? no, która figura lekka jest lepsza? Jaki ty masz pomysł na tego gońca? Bo ja na przykład na swojego skoczka już jakiś, jakiś tam będę miał, nie? Pytanie, jak ty wieże chcesz aktywować, bo na razie no jest to. No, masz myśl nad wieżami, nie? Ale tutaj jest problem. W to nie był ruch, to, to jakoś przypadek go big Ale dobra. Nieświadomie tak. gra ruch Nie miałem zaznaczony, wiesz i jakoś tak pykł, no nie szkodzi. Uh -huh. Nie wiem, no nie mam na razie pomysłu. Musiałbym jakoś... No bo się nie zastanawiasz, to nie masz pomysłu. No i masz teraz dwa izolowane, trzy izolowane pionki w tym momencie. Było podbicie oczywiście. Mm -hmm. I no to są łatwe cele dla mnie po prostu, nie? I to jest poparte. Ja poparty jest dlatego, że podjąłeś trzy decyzje w ciągu sekundy i no jeszcze ten królew był na dokładkę takim ruchem. No to mówię, że nieplanowanym, jakby nie, no nie, 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 no. nie intencjonalny nie, przepraszam. Ale może bym tak też zagrał, nie wiem, no nie widzę no, niczego no, w tym roku. No, no bo nie, nie ja widziałem. po prostu teraz, wiesz, doprowadziłem do sytuacji, że masz trzy izolowane pionki, mam outpost for forpocztę na cztery z szachem i teraz wchodzę mm. z takim strzałem. To no prawda jeszcze widu jakby nie działają stricte. No, ale już jest trudno. Ale tera, co nie? to da, tak, kurde? Właśnie. Stąd już się zaczną problemy, Marcino, nie? Mhm. kurde? Nie, chyba mi się tego nie chce grać. Okay. A... Nie włączamy żadnego silnika, przeanalizujemy te partie, spróbujemy przeanalizować na głowę, nie? Tempo mm -hmm. oczywiście było szalone, bo 10.0 to jest dla mnie szalone tempo, wciąż. Bo moim zdaniem, mm. bez inkrementu gra jest, 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 jest problematyczna często. A... Mm. No i co? Myślę, że przede wszystkim, zanim w ogóle zaczniemy na, na konkretach bazować, to mm. grasz za szybko, grasz od ręki, tam trzy decyzje dosyć ważne, kluczowe dla partii, podjąłeś w ciągu sekund. Mm. To, 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 to na pewno na pewno nie tak. Mm. No nie, tak. E... nie myślisz o słabościach ewentualnych i tych, które właśnie gdzieś tam mogą powstać w Twojej pozycji. Mm, nie interesują Cię one właściwie. W sensie, no nie patrzysz, że tu będzie pionek słaby izolowany albo tu i on będzie łatwym celem. Nie? Na przykład. Mm -hmm. No tak, z tymi to, to nie pomyślałem w ogóle o tym. No, noż to na konkretach może już teraz spróbujemy. Mm -hmm. Więc zarządzanie czasem e, było w miarę ok, do momentu jak podjąłeś, zacząłeś podejmować te decyzje od ręki. Grasz Londona, mm -hmm. Joe jak najbardziej spoko. Mogłeś zagrać Koń 5 przepraszam, koń B5, jak najbardziej i spoko, mm -hmm. i możesz iść tutaj na atak, tylko że wtedy idzie skoczek mm -hmm. eee, no i najpewniej ja będę chciał cię wygonić, tak, jakimś ruchem C6. Mm. Strata tempa, nie? Mm, no Dla strata mnie. tempa, wiesz, no ja ustawiłem konia na bandzie, więc no też niekoniecznie chciałem go tu mieć, natomiast no to nie mm. jest duży jakiś tam, jakiś tam duży problem. Załóżmy, skoczek F3, idzie C6, wracasz. Mm -hmm. Na pewno mnie się zainteresował, żeby tego konia wybić, żeby ci te pionki zbić, to jest 100% pewien, żebym tak chciał zrobić, nie? którego tak. konia, że, no, że teraz tak o się moim koniem, bym sobie pewnie tego piątka sobie wyprowadził, żeby ci postawić tego konia. Tak, zbić. Bo, bo jest bym... taka szkoła, że mógłbyś od razu zagrać C3 i po C6 skoczek C3. Jeżeli ja bym na przykład tego konia tu zostawił, tak. na przykład zagrał tak, mhm. to możesz sobie zbić tak, tak i tak. Powinno tak. być dla ciebie już no nie najgorsze. mini tu no bo ten no, goniec okay. ma tutaj ciasno, A druga sprawa jest taka, że to są słabe pioneczki, chociaż z drugiej strony otworzyła się linia B tutaj dla mnie, mm -hmm. więc tak oczywiście gdzieś tam, gdzieś tam można, e, okay. natomiast no ty w partii zagrałeś przez Z, 3 ja A6 już prewencyjnie, żeby nie dostać tutaj, mm -hmm. to A6 się przydaje w wielu wariantach, bo tam goniec D6, C5, hetman C7, nie ma napadów już na, z widłami na, mm -hmm. na te figury. I tutaj normalne szachy, tu odszedłeś klasycznie na G3, C5, zbiłeś. Okej, okay. to jest myślę no, słaby takie. ruch, bo ten skoczek świetnie tu stoi, jak jest właśnie ten, jak jest D4 znaczy. zagrane, nie? Mhm. Bo w momencie jak go tu stawiasz, no to on tutaj jest celem. Tak, jeszcze miałem taki pomysł, ale to by był też pomyślałem, że F4, no nie? Tak, F4, no. Ale bałem się potem, bo chciałem na początku zreszować tą stronę i... Tylko f4 wygląda dziwnie, bo tak, blokuje tego gońca, tak. ten pionek e3 jest taki... Tam się gra w różnych wariancach w tym Londonie, z tego co wiem, to no, w czwórkę, no. ale czy to akurat w tej wersji językowej, wydaje mi się, że nie. Mm -hmm. I pytanie do Ciebie, co było tutaj logiczniejsze, niżeli skoczek e5? Mm -hmm. A, tak, i ten ale goniec mi... jest pasywny. Pomyśl, co mógłbyś, no to mówiłeś, tak? tak. Że, że no, że e3 byś zagrał, ale wydaje mi się, że goniec d3 jest bardzo logiczny. Tak, goniec ale detrzy. jeszcze mi tylko powiedz, bo ten ruch taki, gdzie ja zagrałem koniem na 5, e, no nie, no. E, co tutaj lepszego znalazłeś? No mówię, goniec D3 chyba, nie? Po prostu. Po prostu się rozwijasz. Mhm. Wchodzisz tu, no tak. później wiesz, jak ja się wycofam gońca, wybijasz, roszujesz i masz masz, no, taką samą pozycję, tak? Równa jest. No tak. tak no to, to, to jest drugi raz tą samą figurą w debiucie i ta figura jest taka wisząca tu trochę, nie? Aha. Y no i ten hetman tu broniący, okej, okay, no w sumie. Nie jest to chyba jakiś No błąd. nie, no ale tu musisz wymienić Roszatka. No ja mam... No do... i tu byłem zadowolony w sumie z tego, co tu się wydarzyło. Mhm. Mm no tak, bo to jest równa poza. No tak hmm? jak mówiłem, że jest równa nawet, pan nie wiem czy pamiętasz. A. Dałeś szacha. Tak. Przerzuciłeś hetmana. Zaatakowałem pionka, pobroniłeś. Goniec tutaj. To tu, było czapy. To tak było od czapy, no ale myślę, że bardzo logiczny ruch, bo ustawiać wieżę warto. A ty byś odbił gońcem czy skoczkiem? Co? Kiedy? No teraz to odbicie moje, znaczy wymiana, no nie? Yy, bo się zastanawiałem przez... Ale ja tu nie ten... widzę żadnej wymiany na razie. Ja yy, no wcześniej, yy, ty, ty swego gońca chciałeś poprawić i ja właśnie hmm. yy, nie wiedziałem... A, czy bym to zabił? Tak, bo to było z szachem i wejście, Najpewniej ale... bym, najpewniej zabiłbym tak jak ty, zostawiłbym sobie gońca. A, a w ogóle to byś to wybił, czy, czy byś tego nie wybił? No tak, tak, raczej tak. Na moim miejscu byś to wybijał? Raczej tak, no bo co, zregresować tutaj chcemy? No bo wiesz. Mm. Tak, myślę, że bicie, piątki, jest, bicie jest normalnym ruchem. No tak, to to bardzo piątki, naturalne. Tak no mocne pionki, ale z drugiej strony no, wolniaków tu żadnych nie ma na razie. Mhm. Więc nogoniec gra na skoczka, tak? Mhm. Wieża E. Ale to tam dalej, jest, jakby. Równina jest. Ruchno, nie? To jest chyba ruch taki. No może nic się jeszcze nie dzieje w momencie jak zbijesz, zbijesz z H. Bo no te piony są w kupie, nie? One współpracują. W momencie jak ta, zbijasz ta. z F zobacz. Zobacz jaka różnica, widzisz? Tak, taki szczegół, ale zobacz, nawet na takie coś uwagi nie zwróciłem, nie? No. Nie było obojętne w sumie co ja tam zrobię, ale Tak, 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 to, to tak. To tak. właśnie była, tu zbijesz od ręki nie. w ogóle, nie myśląc w ogóle, w ogóle bezrefleksyjnie. No to tak trochę ta, ta. nie nie zrobisz progresu, nie, bo musisz Aha. myśleć. Jakie masz opcje, która będzie lepsza dla ciebie, która będzie gorsza, tak, dlaczego tak. będzie gorsza? No bo to zostawia Izolaka, nie? No mm -hmm. to jest już pierwszy, pierwszy. To jest dopiero pierwszy byk w partii, powiedziałbym. Tak, że tutaj nie ma tragedii. To jeszcze znaczy, nie, nie ma tragedii, oczywiście, że nie ma. No C3 było, myślę, nie było aż takie potrzebne. A co było lepsze? No właśnie, no to zastanów się ty. No ja nie wiem, no co goniec nic nie zrobi. No goniec jest taki, byle jaki. Ja bym... Ja bym tutaj skoczka trzymał krótko, więc tego gońca bym może tu poprawił, na F3. Bo tu to zawsze podejdzie pod tempo. Ale goniec F3, jakbyś zagrał, to on trzyma tego skoczka krótko, wiesz? Hmm. A skoczek jednak będzie chciał się tutaj wbić, nie? No bo to jest dobra placówka Ta. dla konia. I teraz to ja bym tobie mógł poprzeć, więc te pionki. To znaczy popsuć. miałbyś zdublowane, jakbyś tam jakąś wymianę się chciał zdać, nie? Hmm. Tym właśnie skoczkiem na E4. Nie, ja mogł... tu na E4 skoczek teraz to jest bez sensu dla mnie. Znaczy bez sensu, hmm. wydaje mi się, że nie jest dobry. No Więc z tak. końca F trzeba bym zagrał osobiście. Kurde, widzisz, to się takich pierdół biorą takie byki, nie? Znaczy, znaczy to, byki, to nie jest byk, nie? No, bardziej bykiem było bicie z F tutaj na E, żeby. Ale mówię, z takich pierdół, no nie? Uh -huh. No ten Wiesz? król taki jest w ogóle, zagrałeś też od ręki. No niby króla w końcówce do. do... To mi się to był przypadkowy ruch, ale. Uh -huh. No i tak nie. Ja nie wiem, czy bym kurczy dalej tego gońca nie poprawiał. Prawdę uh -huh. mówiąc. Albo nie zagrał. Jest ruchu A3, takiego trochę dziwnego, też A3 osłabia Zap, to pole. Chodzi o to, że bo ja chcę tutaj gdzieś nie? w końcu mhm. poszukać. I po tym posunięciu no pcham to, to B4, więc być może posunięciem dobrym było A3. Możemy nad zobaczyć. A3 jest najlepszym ruchem. No jednak, widzisz. No, no bo pozwolisz mi no na już to. No i to, to w ogóle olanie tego, że ja to mogę zbić, to już w ogóle jest tragedia. Nie? No a co Chociaż nie ja powinienem może zapchać? Nie, no Bc, Bc. Beca, A, albo w szach... No właśnie, nie ba się w ogóle szachów, nie ba się bić. Bo tak właśnie, nie. w ogóle niczego no ja się nie bałeś. To... Szedłem po tego konia, właśnie o to chodzi, wiesz? Ja go chciałem pionkami wygonić. No ale nie, co wiem, chciałeś że tu? No, chciałem no ale to mogłeś od razu spół. już pchać. Bo go nie ale on nie ma No tak, ale ja chciałem go jakoś, no wiesz, chciałem tam jakąś presję zrobić, jak ty tam. Ale co pomysła, konkretnie, nie? jaką presję? Pionkiem z gbiem. No z g pionkami, wyruszysz pionkami, wiesz, no twoje... A w ogóle, tak? Tak, tak. Pionki. Przy okazji ten koń musiał siedzieć no w No Tak, taki, tak, tak. Pomysła. Chociaż no tu plan gry masz jakiś, okej. Okay. Natomiast no tutaj takie, gorące wiesz, wyjście, ziemniaki są tutaj. Już. Wyjście z widłami po dwie to jest takie. No, nie? no trochę tak. Znaczy nawet nie wyjście z widłami pod remizę, tylko to jest tak. Yy, Pojechałeś z kolegami na dyskotekę ja. i, i oni kurczę, zostali zaczepieni i jest jakaś awantura w jednym rogu sali. A ty mhm. tak naprawdę wziąłeś te widły i wybiegłeś na zewnątrz. <laughs> Może Ale być. ich tam nie ma, <laughs> rozumiesz? Leby, tak. Ludzie tu nikogo nie ma. Chodzi o to, że no, <laughs> w ogóle, nie wiesz, no tu jest awantura, <laughs> tu się dzieje. A no. tam. A, <noise> angielskie wyjście, <noise> angielskie nie? wyjście. A. Tak, no i nastąpiło bicie, nie? No i to bicie już a. niestety dla ciebie jest, jest, jest niedobre, więc to prewencyjnie to nie było trzeba było zagrać. Zobacz, cały czas to co, to, co szukaliśmy, to prewencja tutaj. Zagrać tak, żeby miaskoczka ja skoczka nie miał w centrum. Zagrać mm. tak, żeby ja pionka nie dobchał. Więc tu dużo prewencji, nie? Bicie mm. pionkiem złym. Osamotniony pionek na E. No takie, takie babole, wiesz, strategiczne i babole mm -hmm. związane z nieprzewidywaniem tego, co chce rywal, nie? To jest duży, duży problem. to no bo zobacz, co się tak. dzieje teraz. Teraz następuje szach i wszystko no ci, kurde, balans to... wisi, nie? Tak. I tutaj no, ta pozycja już jest, już jest kupą, nie? totalno To no, niby pion tak. więcej, ale ja mogę nawet tego gońca, słuchaj, wziąć, mhm. wsiąść na tym pionku, podciągnąć króla, jakbym się uparł i tu jest wolniak, nie? Nie, ja już bym tu nic nie zrobił. No. Tu, co więc, te moje pionki tam... Więc grzechy główne w tej partii to podejrzewam zbicie złym pionkiem i dwa razy nieprzewidzenie mojej może oczywistej bardziej, może mniej oczywistej groźby, mm. nie? Tak, tak. E, no i tak trochę, no za szybko gra, na, na pewno za szybko grasz. I tak trochę mm. może bez planu, no tu jakiś się plan nagle wykreował, ale w ciągu też dwóch sekund. Nie wiem, czy on był taki przemyślany, <laughs> nie? Nie wiem, no nie no. mogę sobie takich Za dużo, w stworze, czuję, wiec? czuję, że grałeś bulety w nocy, czuję, że grałeś bulety w nocy. No, A, no, nawet no. po grze, nie?